Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. Dzisiaj tematem będzie nadchodząca Xboxowa rewolucja, która na razie ma imię, nazwę Project Scorpio. No i jest to oczywiście Xbox One Pro, żeby tutaj nawiązać trochę analogię do konkurencji. Jakiegoś rodzaju kolejny krok, mocniejsza wersja Xboxa One'a, która będzie takim Xboxem One i pół. Jakbym tego nie przedstawił, brzmi to całkiem dziwnie, ale na pewno wiecie, o co chodzi i zobaczymy wszystko oczywiście, jak to wyjdzie. Teraz jest ten taki moment, kiedy coś w końcu powiedziano, jakiś fakt, zaraz po zapowiedzi oficjalnej, bo wiecie, zwykle jest tak, że zapowiedź, będziemy robić i potem cisza, cisza, cisza. I teraz już powiedziano jeden fakt i czekamy na E3, więc to będzie już taki międzyczas, kiedy będą mogły się pojawiać wszelkiego rodzaju nowe informacje na temat tej nowej konsoli. No i co teraz powiedziano? Teraz podano specyfikację z Projecta Scorpio. Jaka ona jest? Ona jest taka. Już starczy, napatrzyliście się. No, nie to, żeby komukolwiek to coś mówiło. Mówi na pewno to, że pod względem konsol to będzie najpotężniejsza konsola, jaka będzie. Ale umówmy się, będąc tak bardzo w dupie, jak jest Microsoft w tej generacji, to już muszą zrobić coś takiego, albo im w ogóle nic nie wyjdzie, jeżeli chcą robić konkurencję dla PlayStation 4 Pro. No, ale my dzisiaj nie o tym. Dlaczego nas interesuje Xbox? Oczywiście Xbox interesuje nas przede wszystkim ze względu na naszą ulubioną serię gier, ze względu na produkcję z serii Halo. No i co mamy w tej chwili? Dlaczego jest taki fajny rok w tej chwili dla wszystkich fanów Halo i ludzi oczekujących jakichś wieści dotyczących kolejnych odsłon tej serii? No bo ponieważ mamy pewnego rodzaju 3-letni cykl pojawiania się wszelkiego rodzaju produkcji i zapowiadania ich. Jeżeli weźmiemy sobie, oczywiście założymy daty wydawania kolejnych odsłon drugiej trylogii Halo, czyli czwórka to jest 2012, piątka to 2015 i zakładamy oczywiście analogicznie, że Halo 6 doczekamy się dopiero w 2018 roku, no bo zmienił się trochę klimat wokół gier, już takie powiedzenie, że 2 lata, żeby stworzyć kompletną produkcję, to już jest trochę za mało i nawet kolejne odsłony Call of Duty są robione przez 3, więc myślę, że jeżeli jest jedna ekipa, która robi cały czas coś w związku z serią jedną gier i cały czas wychodzi coś w związku z tą serią, no to to jest taki optymalny czas i na razie chyba tyle trzeba zakładać. No i co w związku z tym? Przyjrzyjmy się, jak były zapowiadane kolejne odsłony. W 2011 na rok, no powiedzmy półtora roku przed premierą Halo 4 na E3 2011 została zapowiedziana Halo 4, ale i ówczesne tegoroczne Halo, czyli Halo Combat Evolved Anniversary, czyli mieliśmy rok poprzedzający dużą odsłonę główną serii numerowaną, kiedy były zapowiadane 2 odsłony. Potem po Halo 4 w 13 była jakaś popierdółka, to chyba było Spartan Assault czy coś takiego. Potem na E3 poprzedzającym, w roku poprzedzającym premierę Halo 5, czyli 2015-2014, dostaliśmy zapowiedź Halo 5 na przyszły rok i na ówczesny bieżący rok, czyli Halo The Master Chief Collection. No i analogicznie do tego tutaj w 16 możemy założyć, to jest takie bardzo przybliżenie, że na 2016 przypadł w pewien sposób Halo Wars 2, no to był 17, ale powiedzmy, że sam początek i że wciąż liczymy na coś jeszcze w 2017, więc wedle tego schematu możemy w jakiś sposób założyć, że w 2017 roku na E3 to będzie maj, czerwiec, coś takiego. Okres wakacyjny, wszyscy wiemy, kiedy jest ten moment w branży growej, kiedy się wszystkie newsy nagle kumulują i czekają tylko, żeby uderzyć w nas, no to będziemy mogli liczyć na zapowiedź mniejszego Halo na 2017 na teraz, zakładając oczywiście, że Halo Wars 2 nie było w tym 2017, ale zakładam cały czas, że nie, oraz dostaniemy jakiś teaser, trailer, zapowiedź jakakolwiek Halo 6 na 2018. Przede wszystkim pierwszy temat, jaki przychodzi na myśl, to co możemy dostać w tym roku? Gdzieś na necie pojawiły się informacje, że jednak jest szykowany Halo 3 Anniversary i to byłby jakiś taki naturalny, jakby to powiedzieć, naturalna kontynuacja tego, co było robione wcześniej. Oczywiście, jeżeli nie założymy, że remaster, tak to nazwijmy, w Master Chief Collection Halo 3 nie przekreśla całkowity remake. Ale wtedy to Microsoft by był w takim dobrym trybie, kiedy szykowałby dużo odsłony serii, pomiędzy inna ekipa robiłaby remake'i tych najstarszych odsłon, które trzeba trochę ludziom przypomnieć i gdzieś tam jeszcze pomniejsze produkcje, o ile mówię, można ze sobą zrównać Spartan Strike i Halo Wars 2, ale to jest takie bardzo umowne, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi w tym miejscu.
No i to by był jeden motyw. Ja bym się w sumie nawet nie zdziwił, gdyby po tych wszystkich zaprzeczeniach jednak się okazało, że robią to Halo trójkę. Tylko że wtedy to już naprawdę musi być, nie wiem, dużo ładniejsze. Poziom przynajmniej Halo piątki, jeżeli chodzi o grafikę, bo mamy to wszystko, wiadomo, wrzucone na next genie i remasterowaną grę z Xboxa 360. Remasterowaną, remake'owaną, to jest dużo, dużo ważniejsze słowo. No a potem oczywiście liczymy też na Halo 6, jakąś zapowiedź, no i zobaczymy, co zrobią z tymi przeklętymi Sentinelami. Dobra, dalej, Project Scorpio oczywiście będzie jakimś tematem i prawdopodobnie głównym motywem całej prezentacji na E3. Już zapowiedziano właśnie, że będzie tam pokazywany, prezentowany, no i na pewno będzie premiera na koniec roku, a więc można by założyć, że Microsoft weźmie tyłek w troki i po prostu zepnie się, zrobi fajne Halo na start nowej konsoli. Bo to coś, co nie robili już od dawna, praktycznie od premiery pierwszego Xboxa. Żaden Xbox kolejny nie miał Halo na premierę. Dobrze by było, jakby jednak wrzucili do tej połówkowej generacji ten mniejszy projekt, który będzie czymś, co przykuje może uwagę fanów. Widziałem mnóstwo różnych plotek na internecie, na forach, na kanałach YouTube'owych poświęconych serii, że teraz jest głośny temat, że będzie kolejny ODST albo kolejny Reach, co by było generalnie trochę dziwne i w sumie w to nie bardzo wierzę, jak już to kolejny tego typu spin-off, który będzie jakoś nawiązywał do serii, jakoś się odróżniał, ale nie będzie kolejną dużą odsłoną. No i to by było fajnie mieć taką grę, taką produkcję bardzo charakterystyczną, wyróżniającą się, rzuconą na premierę Project Scorpio, która by miała pokazać moc, no bo to jest 343 Industries, to jest ekipa należąca do Microsoftu, stworzona przez Microsoft, więc kto ma lepszy wgląd w bebechy Project Scorpio niż właśnie oni. No to wszystko by wskazywała jakaś logika, ale jak powiedziałem, żaden Xbox praktycznie poza pierwszym nie miał Halo na start, więc zobaczymy wszystko, jak to będzie. No i jeszcze jeden temat, o którym myślę trzeba powiedzieć w kontekście najbliższych zapowiedzi, to jest zwrócenie się znowu Microsoftu w stronę PC-tów. Bardzo prawdopodobne, że najbliższe odsłony, zarówno ta mniejsza, jak i prawdopodobnie Halo 6, są już robione z myślą o PC-tach. Mnóstwo gier teraz jest zapowiadanych na obie platformy, dodatków tej fajnej inicjatywie Xbox Play Anywhere. Mam w ramach niej Halo Wars 2, jeżeli przeboleję brak pudełka jakiegoś fajnego na półce, to jest to naprawdę świetny wybór, bo nie tylko daje podgląd na, wiecie, dwie wersje gry, można grać tu, ale w ramach takiego kanału można robić różnego rodzaju porównania, co mi nie bardzo wyszło przy okazji Halo Warsów 2, ale jeżeli wyjdzie coś będącego czymś bardziej bliższym rdzeniowi serii, to na pewno będzie to bardziej wdzięczny materiał, żeby robić wszelkiego rodzaju porównania i to będzie ten moment, kiedy myślę, będzie można bardziej ugryźć temat od tej też strony. No i jeżeli to wszystko wyjdzie na PC-cie, bo generalnie był taki chyba plan, żeby PC-towców na Halo wrzucić do tych małych twin stick shooterów, do strategii i może zrobić im grę free-to-play, która ostatecznie nie wypaliła. I to prawdopodobnie jest dobry znak dla wszystkich PC-towców, no bo prawdopodobnie najbliższe odsłony serii Halo będą wydawane wręcz na PC-ta. Aczkolwiek jest przebąkiwany cały czas, że Microsoft jest świadom, że najważniejsze teraz będą gry first party robione w ramach ich własnych studiów i gry, które mają wesprzeć konsolę, bo konsola bez ekskluzywów to trochę nie istnieje. No ale dożywamy dziwnych czasów, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Takie obietnice już były i różnie z tym bywało. Tak więc, jak mówię, zobaczymy. Możliwe, że jedna gra będzie na PC, a druga tylko na Xboxa. To wszystko jest, myślę, cały czas kwestia jeszcze otwarta. Zobaczymy, jak wyjdzie, powtarzam. No i na razie to tyle. Dzięki za uwagę. Możecie dać znać, co myślicie o nowo zapowiedzianej połówkowej konsoli i czego oczekujecie przede wszystkim na targach E3, no bo to mnie bardzo interesuje. To jest ten teraz tajemniczy etap, tajemniczy projekt, który nie bardzo możemy przewidzieć, bo to może pójść w każdą stronę. Jeżeli zapowiedzieli Halo Wars 2 i zrobili Halo Wars 2, to możemy się spodziewać wszystkiego. Dzięki za uwagę, cześć.